Cześć! Dzisiaj nie jestem sama, jest ze mną Weronika Truszczyńska. Cześć! Która na co dzień mieszka i studiuje w Chinach. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat seksualności i edukacji seksualnej w Chinach właśnie. Zapraszamy! Powiedz mi, Weronika, jak to jest z edukacją seksualną w Chinach? Czy ona jest? Czy kładzie się na nią nacisk? Czy jednak jest to coś, o czym się nie mówi? No, w Chinach przez bardzo, bardzo dużo lat, przez wiele lat wyglądało to tak, że edukacja seksualna albo jej w ogóle nie było, albo ona była bardzo okrojona i tam praktycznie nic się nie mówiło o takich praktycznych rzeczach typu antykoncepcja. Mhm. W tym momencie to się już zmienia. Oczywiście nowe podręczniki do edukacji seksualnej, które zostały wprowadzone chyba w tym roku, wyglądają naprawdę dobrze i widać, że rząd wreszcie zaczął kłaść na to nacisk. Prawdopodobnie przez bardzo wysoki wskaźnik aborcji i bardzo duży wskaźnik zachorowań na AIDS i zakażeń wirusem HIV. Mhm. Dlatego właśnie zaczęto się tym trochę bardziej przejmować, no ale wcześniej niestety wyglądało to bardzo, bardzo źle. No i młodzież, która ma w tym momencie 16-18 lat, jest bardzo niewyedukowana. W tym kierunku, no i niestety musimy trochę poczekać jeszcze, zanim dzieci, które w tym momencie poszły do szkoły, dorosną. Jasne. Widziałam te podręczniki, które tam podlinkowałaś, tak. Wyglądają naprawdę super i myślę, że u nas też by się coś takiego przydało. Tak. Mówisz o tym, że taka dzisiejsza młodzież jest niewyedukowana. Zgadza się. Jak jest w ogóle z taką mówieniem o seksualności? Czy na przykład rodzice potrafią rozmawiać z dziećmi? Czy w ogóle w Chinach mówi się o seksualności tak otwarcie? Nie, no właśnie tu jest ten problem. Różnica pokoleń, tak? Rodzice, którzy mają w tym momencie na przykład 40, 50 i więcej lat, oni mówią, że nie, tutaj nasze dzieci dorosną, to się dowiedzą. Ciekawe skąd. Tak? Rodzice nie chcą w ogóle, no wstydzą się mówić w ogóle o seksualności, a dzieci uprawiają seks po kątach na przykład. No i to jest tak, że po prostu te dzieci się nie boją o tym mówić, dzieci rozmawiają, czy dzieci, no nastolatki. Młodzież rozmawia o tym ze sobą, pomiędzy sobą, no ale oni tej wiedzy nie mają. Jasne. Bo nikt im o tym nie powiedział. Ani szkoła, w której nie było edukacji seksualnej jakiejś tam na szeroką skalę, ani rodzice, którzy stwierdzili, że nie, to nie nasza rola. No i młodzież, która ma w tym momencie te 18 lat, nie za bardzo wie na ten temat cokolwiek. Nie wiedzą nic o antykoncepcji, nie wiedzą za bardzo, jak się chronić przed ciążą, a gdzie to dopiero przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. No właśnie, jeżeli chodzi o te choroby, bo jak wcześniej rozmawiałyśmy, to wspomniałaś, że jest bardzo duży współczynnik zachorowań na HIV, prawda? Zgadza się. Jeszcze mniej więcej 10 lat temu najwięcej osób, które zakażały się wirusem HIV w Chinach, no to było, wszystko odbywało się poprzez nielegalne transfuzje krwi, poprzez zażywanie narkotyków, czyli heroina. W tym momencie, właśnie przez te 10 lat to się bardzo zmieniło, no i w tym momencie seks. Młodzi ludzie nie używają prezerwatyw, więc co roku wskaźnik zachorowań na HIV jest wyższy o jakieś 10-15%. Tak rok do roku to rośnie o 15%, co jest naprawdę, naprawdę wysokim wskaźnikiem. Bardzo, bardzo wysokim. Młodzi ludzie nie wiedzą, no nie używają prezerwatyw, nie wiedzą. Mówią, że po co? Czy próbuje się coś z tym zrobić? Są jakieś, nie wiem, kampanie społeczne dotyczące antykoncepcji i mówienia o tym, że to nie tylko zapobieganie przed ciążą, ale także właśnie przed chorobami? No właśnie, nie za bardzo. Bardzo. Była jedna kampania, którą ja pamiętam i to właśnie było na Międzynarodowy Dzień Walki z HIV i AIDS. No i pamiętam, że właśnie była jedna kampania, był tam jakiś, były jakieś plakaty porozwieszane, no ale mówię, niedużo i to myślę, że to jest niewystarczające. No jedna kampania tam raz w roku to nie jest wystarczające. No a już pomijam to, że młodzi ludzie, już pomijając ten HIV i to AIDS, no też nie bardzo się przejmują tym, żeby się chronić przed ciążą. Bo jednak aborcja jest legalna i potem mamy taką sytuację, że w zeszłym roku przeprowadzono badanie w Chinach na kobietach w wieku 18-24 lat i okazało się, że 10% z tych kobiet już w swoim życiu dokonało co najmniej jednej aborcji. A 3%, między 18 a 20 tak, a 3% dwie lub więcej. Wow. Więc no, z drugiej strony, jak na to spojrzymy z tej strony, no to wychodzi, że dużo Chinek woli, no nie myśli o zabezpieczeniu, no bo potem możemy dokonać aborcji, która jest droższa, bo aborcja kosztuje kilkaset złotych, a prezerwatywy 20 złotych, tak powiedzmy. Tak. No ale no, kto tam się będzie przejmował? Powiedz mi, mówisz, że aborcja jest legalna, ale czy na przykład taka dziewczyna, która chce dokonać aborcji, ona ma najpierw kontakt z jakimś psychologiem, specjalistą, wiesz coś na ten temat, czy po prostu idzie, mówi, że chce usunąć i okej? Znaczy, niestety nie ma w tym wypadku, nie ma żadnej pomocy psychicznej, nie ma praktycznie nic. No, w Chinach reklamy klinik aborcyjnych wiszą normalnie na przystankach autobusowych,
Także to wygląda tak, niektórzy się reklamują tym, że rano idziemy na aborcję, a jeszcze po południu do pracy można zdążyć. Więc to jest robione, to jest robione masowo, tam się idzie, to jest... I to nie jest, aborcja nie jest wcale droga w porównaniu na przykład do Europy. Mhm. I to jest kilkaset złotych za wszystko. Mamy cały pakiet, idzie się do szpitala, do jakiejś tam kliniki ginekologicznej, mamy cennik, płacimy to wszystko i to trwa kilka godzin, no i okay, wychodzimy i możemy iść do domu, do pracy nawet. Czyli zamiast reklamować antykoncepcję, która jest tańsza, która dodatkowo zabezpiecza przed chorobami, to mamy reklamy aborcji. Aborcji, tak. Nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę. Wiesz, a w Polsce to się mówi, że jak będziemy wprowadzać edukację seksualną do podstawówki, to będziemy tutaj, wiesz, dzieci rozpuszczać, będziemy demoralizować dzieci. No widzisz, jak wygląda brak edukacji seksualnej. To jest w ogóle najgorsze podejście, że będziemy mówić do dzieci o seksie, to te dzieci będą uprawiać seks. Tak, tak jakby po prostu, tak. Nie wiem, to, że się nasłuchasz, że możesz zachorować, że musisz się to wyspieszać, sprawiło, że po prostu już biegniesz uprawiać seks. Już biegniesz, już. Chińczycy nie słuchali, widzisz, co się dzieje. Dobra, a powiedzmy, że okej, taka dziewczyna zajdzie w ciążę, młoda, nastolatka, bądź tam powiedzmy po 20 roku życia, ale nie chce usuwać ciąży. Czy jeżeli ona będzie samotną matką, to czy ona będzie miała zapewnioną jakąś pomoc od rodziny, od państwa, czy raczej to jest niemile widziane? To jest bardzo niemile widziane. Naprawdę? Tak, problem jest taki, że w chińskim społeczeństwie panuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś się już decyduje na dziecko, to dziecko musi mieć wszystko, co najlepsze. Czyli trzeba mu zapewnić najlepszą jakąś tam podstawówkę, przedszkole. Najlepiej, żeby od trzeciego roku życia w ogóle chodziło na dodatkowe lekcje angielskiego. Wszystko płatne. Wszystko płatne, wszystko trzeba zapłacić, czy nastolatka, czy tam nawet studentka nie będzie miała pieniędzy, żeby to opłacić. Mhm. Rodzice będą bardzo niezadowoleni z tego, no bo... No nie, rodzice nie będą chcieli wychować wnuka jakiejś tam studentki. Mhm. Zresztą no, dziecko bez męża, no też nie za bardzo. Nie ma pieniędzy, no i też wiadomo, że może no, sąsiedzi będą krzywo patrzeć i czyli tak dalej. Tak, co inni powiedzą. Tak, no mówię, no w takim wypadku, jeżeli na przykład 15-latka, 16-latka zajdzie w ciąży, no to jest oczywiste, że że takie dziecko się usunie. Mhm. No tylko właśnie nawet jeżeli na przykład 23-latka, 25-latka zajdzie w ciąży, też takie ciąże często się usuwa, no bo w dużych chińskich miastach mimo wszystko dziecko raczej po 30, kiedy już mamy ustabilizowaną sytuację materialną, kiedy mamy pieniądze, żeby to dziecko wysłać do jakiejś super szkół, żeby poszło na przykład na studia za granicę. No a 25-latkowie nawet czasami, kiedy już mają pracę, są razem, nie będą chcieli mieć dziecka. Czyli najpierw kariera. Tak, zdecydowanie. W takim dużym mieście typu Szanghaj czy Pekin na pewno. No bo myślę, że to akurat, że ktoś ma dziecko, to jakoś tam nie ma problemu z tym, żeby to gdzieś tam pogodzić na przykład tak, u nas, tak? Z karierą, tak, jeżeli się to można. Oczywiście. Ale w Chinach nie. Tak, problem jest właśnie taki, że jest bardzo duża presja społeczna na to, żeby to dziecko wychować, dać mu wszystko, co najlepsze, żeby to dziecko wychować, dać mu dobre szkoły, dać mu tam jakieś drogie gadżety, bo to też jest ważne, żeby miało jakiś nowy telefon, na przykład w podstawówce już. A jeżeli nie będzie miało, to pewnie będzie piętnowane przez rówieśników. Tak, oczywiście. No i rodzice będą piętnowani z tego powodu, że no nie mieliście pieniędzy na zachcianki dla dziecka, dlaczego się zdecydowaliście na dziecko. Czasami dochodzi nawet do tego, że rodzice kupują mieszkanie w centrum, w którym nie mają zamiaru mieszkać, tylko po to, żeby dziecko poszło do jakiejś specjalnej podstawówki, no bo do podstawówki idzie się według miejsca zamieszkania, więc chcą, żeby dziecko poszło do jakiejś podstawówki, więc kupują mieszkanie w tamtym rejonie i rejestrują, meldują tam dziecko, żeby tylko po to, żeby dziecko poszło do tej konkretnej, jakiejś dobrej podstawówki. A szkoły też są płatne już od podstawówki, czy to nie? Są płatne. Są płatne. Tak. Nie ma w ogóle publicznych szkół? To są publiczne. Czytałam na ten temat, że w Chinach jest takiej jak gdyby nakaz zachowania dziewictwa do ślubu, że jak gdyby nie współżyje się do ślubu, że to jest coś złego, ale z tego co mówisz, jak gdyby teoria co innego, a praktyka co innego. Tak, tak, no i co jest najgorsze, tak jak mówiłam, no młodzież uprawia seks, naprawdę, szczególnie ta dobrze sytuowana młodzież z dużych miast, z dobrych rodzin, no oni uprawiają seks. Problem jest tylko taki, że bardzo dużo młodych chłopaków dalej mówi, że oni to by chcieli dziewicę, mimo że sami, no. Tak. Tak, i to jest bardzo przykre, bo w dalszym ciągu jednak pokutuje no, w chińskim społeczeństwie takie przekonanie, że jednak no, dziewicy, że jednak każdy chłopak chciałby najbardziej, żeby jego dziewczyna była dziewicą tam do ślubu, żeby zaczekała na niego. Oczywiście, no teoria swoje, praktyka swoje, no i wiadomo, że na przykład starsi ludzie, którzy teraz są po 50 czy starsi, no oni prawdopodobnie zachowali dziewictwo do ślubu, masa z nich, i oni będą mówili swoim dzieciom tak, co jeszcze pogarsza sytuację. Bo w tym momencie to jest tak, że dziewczynki, które tam mają na przykład 16 lat, 17, coś takiego,
jeżeli nie są już dziewicami, no to mogą być piętnowane przez chłopców, którzy też nie są prawiczkami, ale oni by chcieli dziewicę. W tym momencie może się już to tak trochę zmienia. Jakiś czas temu w ogóle wyszedł serial, który został uchrzczony na chińską wersję Seksu w Wielkim Mieście. Też jest o kilku przyjaciółkach i tam został poruszony ten temat, że jedna z tych przyjaciółek właśnie miała chłopaka, któremu bardzo się nie podobała, że nie jest już dziewicą. No ale w tym serialu właśnie było to w ten sposób poruszone, żeby powiedzieć, że ten chłopak tak nie powinien robić, że jednak to nie jest wina tej dziewczyny i tak dalej, więc no myślę, że w tym momencie to już się trochę zaczyna zmieniać, no i ludzie mają takie bardziej realne podejście, no nie oszukujmy się, no ciężko znaleźć w tym momencie dziewczynę 20-letnią, która byłaby dziewicą w dużym mieście w Chinach. No tak, jeszcze jak wcześniej rozmawiałyśmy, to wspominałeś, że są przypadki umawiania się na seks poprzez czat. Tak, poprzez czat, na czacie grupowym, gdzie jest na przykład 300 różnych nastolatków i ktoś pyta, czy ktoś dzisiaj na seks, dzisiaj wieczorem, tak? Czyli na zasadzie na takiej po prostu, żeby zaliczyć, że tak powiem, a niekoniecznie tak, być tak, z kimś. Tak. Oczywiście. Normalne to jest. Zmienię trochę temat na pornografię, bo pornografia jest nielegalna w Chinach. Zgadza się, prawda? Jest nielegalna. Tak, a czytałam, że na przykład jest też bardzo popularna. Do tego stopnia, nie wiem, czy to jest prawda, że jeżeli słyszymy o Polsce, to Chińczycy kojarzą to z kobietą, która pobiła rekord w ilości odbytych stosunków pod rząd. I z tym im się kojarzy Polska. Słyszałaś o tym, czy to nie, jest taki mit? Nie, nigdy o tym nie słyszałam. Nie wiem. Nigdy o tym nie słyszałam. A jak jest z pornografią w ogóle? No tak, no pornografia jest nielegalna, więc nie ma praktycznie żadnych stron w internecie, gdzie można nie wejść. Są zablokowane? Tak, są zablokowane. Zachodnie strony są zablokowane, gdzie można sobie na przykład tam wejść, zapłacić i oglądać pornografię. Nie ma w ogóle takich stron. Więc pornografia się dystrybuuje raczej no, nielegalnymi źródłami, typu osoby sobie, jacyś ludzie po prostu sobie przesyłają prywatnie pornografię. Ale przez internet, oficjalnie sobie przesyłają. Tak, no po prostu na czacie gdzieś tam. Okay. Tylko problem jest taki, że jeżeli jest jakieś popularne wideo, jakiś popularny film, na przykład kilka lat temu, ze dwa lata temu był bardzo popularny taki amatorski film, na którym para Chińczyków uprawia seks w przymierzalni japońskiego sklepu Uniqlo, taka tam sieciówka. I ten film się rozszedł bardzo szybko, tylko że to się skończyło tak, że tak, rząd usunął wszystkie te filmy z internetu, parę zidentyfikowano i poszli siedzieć. A czy istnieją w ogóle seks shopy w Chinach? I czy jak gdyby można je tak normalnie zlokalizować, tam trafić, bo ja z kolei czytałam też artykuł, że niektóre seks shopy wyglądają jak apteki, czyli z zewnątrz myślisz, że to jest apteka i tylko osoby wtajemniczone mogą tam wejść. I też nie wiem, czy to jest po prostu kolejny mit. Jeżeli to była apteka, tak, jeżeli to był taki dobrze zakamuflowany sklep na aptekę, to ja pewnie też go nie rozpoznałam, więc nie wiem. Ale widziałam kilka seks shopów w Chinach, wczoraj też zaczęłam szukać w aplikacji, czy gdzieś tam w okolicy mojego domu są jakieś seks shopy, żeby sprawdzić, jak wyglądają na zdjęciach. Widziałam, kilka zlokalizowałam i też wiem, że jeden mam na trasie w ogóle z domu do jednej knajpy, do której czasami chodzę i one są strasznie kiczowate. I oczywiście jest tam na górze po prostu napis po angielsku sex shop, albo jest jakiś tam po chińsku sklep dla dorosłych, coś takiego. I one są tak kiczowate, wszystkie są albo różowe, albo czerwone. Na wystawie jest oczywiście jakiś manekin ubrany w seksowną bieliznę z jakimś tam batem czy czymś. I są jakieś wibratory na witrynie normalnie, no takie bardzo kiczowate. No i przeglądałam też te zdjęcia ze środka, no też nie wygląda to zbyt zachęcające. Wygląda właśnie jak taki typowy polski sex shop tam sprzed 10-15 lat. Powiedz mi, bo też czytałam dużo na temat tak zwanych masaży, że w Chinach idąc, nie wiem, do restauracji, na karaoke, do sauny, tak, będąc w hotelu, dostajesz też propozycję jak gdyby masażu za dodatkową opłatą w ramach takiego, że klient od nas musi wyjść zadowolony. Nie, no to tak to nie ma, bez przesady, ale ja o tym nie wiem, no bo ja jestem kobietą, więc no jak mam o tym wiedzieć, ale moi znajomi mężczyźni, znaczy właśnie z Polski, mówili, że idąc przez jakąś taką dzielnicę turystyczną, można po prostu, no jak się idzie i podchodzi jakaś normalnie ubrana pani w wieku na przykład 40 lat, czy jakaś taka promotorka i mówi, że czy chce pan masaż, no wiadomo o co chodzi. Tylko właśnie problem jest taki, że dużo ludzi mówi, że to są oszustwa, to jest takie naciąganie białych ludzi, którzy są napaleni na tam Azjatki, przyjeżdżają tutaj masaż. No i mówią, że tam będzie kosztować tyle, a potem przyciągają więcej. Że u fryzjera coś takiego można. Nie, nie. To pewnie taki kolejny mit. Najbardziej, co mnie najbardziej zdziwiło, to jak mój znajomy Chińczyk też miał jakiegoś gościa z Europy i ten Europejczyk właśnie chciał iść na masaż. Ten masaż
No i ten Chińczyk go zaprowadził do jakiejś takiej przemranej dzielnicy, gdzie było dużo takich właśnie miejsc z masażem. I od razu, to było od razu widać, bo to były takie bardzo, no bardzo takie speluny po prostu. Okej, czyli to nie jest tak, że pójdziecie do fryzjera i od razu wam zaproponują masaż? Nie, to są bardzo takie szemrane dzielnice, w które lepiej się nie zapuszczać. I właśnie ten Chińczyk i z tym swoim znajomym Europejczykiem weszli do tamtego jednego miejsca i ta kobieta mówi tam, że tutaj mamy takie masażystki i pyta, dla kogo ten masaż, bo mówi, że i pokazuje na tego Chińczyka, jak dla ciebie to 500, a jak dla niego to 1000. Że tutaj no naciągają Europejczyków, dla Europejczyka drożej. Nie wiem, ciągle mają takie przekonanie, że Europejczyk zapłaci więcej. Jak Chińczycy odbierają obcokrajowców, osoby z zachodu? Czy na przykład ty jako biała kobieta jesteś u nich podrywana, jesteś traktowana jako coś takiego, taka osoba orientalna, o orientalnej urodzie, czy jest wręcz odwrotnie? Chińczycy się boją białych kobiet. Jak to? Nie wiem, no po prostu boją się zagadywać, są strasznie zdenerwowani, nawet jak chcą poprosić o zdjęcie, typu hej, zróbmy sobie selfie, bo chcę mieć selfie z dziewczyną, z białą kobietą, z białą, tak, z różami, i po prostu są tak zdenerwowani, widzę, jak już tak wyciągają ten telefon, trzęsie im się ręka. Może cię znają po prostu. Nie, no strasznie się boją, nie wiem dlaczego tak jest, no po prostu dużo facetów się boi białych kobiet, nie wiem dlaczego, nie wiem, czy tak. A dużo jest białych kobiet w Chinach? Znaczy no studentek jest trochę, szczególnie w takim mieście jak Szanghaj jest, no jest sporo, no ale niewiele, jest jednak krąży taka legenda, że niewiele białych kobiet lubi azjatyckich mężczyzn, co też nie jest prawdą, bo w sumie przynajmniej w Polsce dużo Polek, które studiowały na przykład chiński, no ma mężów Chińczyków i to jakoś się przyjmuje, jest sporo takich kobiet, nie wiem dlaczego wśród obcokrajowców w Chinach i ogólnie obcokrajowców panuje takie przekonanie, że żadna kobieta, biała kobieta nie będzie chciała Chińczyka. Wiesz, może są też takie same mity, jak te, które my czytamy na ich temat, tak? Aha. Że wszędzie po prostu załatwią ci masaż, tak? Tak, myślą, że białe kobiety to są takie, wiesz... No wiesz, no w drugą stronę jest też taki mit, szczególnie wśród tych obcokrajowców mieszkających w Chinach, że każda Chinka poleci na białego faceta. Znaczy no, prawdopodobnie da się znaleźć jakąś tam Chinkę, żeby się zabawić czy coś, ale żeby stworzyć dłuższy związek z Chinką, no to będzie trudno, bo na przykład rodzice mogą nie zaakceptować białego faceta, co się bardzo często zdarza. Tak, że no jednak, albo na przykład mężczyzna bez mieszkania może być problemem, bo biały mężczyzna nie będzie miał raczej mieszkania w Chinach, a mieszkanie jest bardzo ważne, więc mężczyzna powinien mieć mieszkanie, a biały mężczyzna nie będzie. I status materialny, rozumiem, tak, na wysokim poziomie. Tak, więc no to jest, tu są takie zderzenie kultur, no. Więc dlatego dłuższy związek białego faceta z tam Chinką może być problemem. A powiedz mi, jeszcze tak a propos tego, co powiedziałaś, czy rodzice mają duży wpływ na związek swoich dzieci nadal? Bardzo duży. No, najczęściej to jest tak, że jeżeli rodzic nie zaakceptuje partnera bądź partnerki tam syna, córki, no to taki związek nie przetrwa. W Chinach mówi się, że małżeństwo to nie jest związek dwóch osób, tylko związek dwóch rodzin. Tak, no przecież w Szanghaju co tydzień, w sobotę i niedzielę jest organizowany w ogóle taki targ jakby. Ja w ogóle z Krzysztofem Gonciarzem nagrałam cały film na ten temat, możesz tam podlinkować. Jasne. Na dole. I to jest tak, że wychodzą rodzice na ten targ. Macie gdzieś nie kupić. Tak. Wychodzą rodzice na ten targ, stawiają parasol przed sobą, taki otwarty, na tej parasolce jest kartka z ogłoszeniem, na przykład syn, czyli kobieta, mężczyzna, jest rok urodzenia, jest jakie wykształcenie, gdzie pracuje, ile zarabia. I zdjęcia? Nie, zdjęcia, jak się zapyta, to w telefonie pokazują. A-a-a. Tak, no i ci rodzice się wymieniają kontaktami do dzieci, tam nie ma tych dzieci, są czyli sami rodzice. Nie, że dzieci, tylko rodzice za nich. Tak, i rodzice jak się dogadają, to wtedy umawiają swoje dzieci na spotkanie. I to nie jest taka skrajność, czyli to jest normalne. To jest w centrum miasta, w samym ścisłym centrum, w parku, co tydzień. I to jest normalne. I no, najgorsze jest to, że ta młodzież nie do końca, im się to nie do końca podoba, bo oni mówią, że to jest wstyd, ale no nie mogą nic powiedzieć rodzicom, no bo szacunek do starszych, no bo coś tam, no bo jednak rodzice. I mówią, że nawet jak nie chcą się spotykać na te umawiane randki, to i tak idą, bo rodzicom nie można za bardzo odmówić. A czy w Chinach na przykład są rozwody, czy to jest na to też się źle patrzy? Oj. Ostatnio w ogóle ktoś powiedział, nie wiem już kto, już nie pamiętam, ale ktoś powiedział, bo na kobietę po rozwodzie w dalszym ciągu często mówi się kobieta z drugiej ręki, niestety. Ja mieszkałam w takim dzielonym mieszkaniu z Chinką, która miała chyba 33 lata i była po rozwodzie i mówiła, że ma bardzo złe stosunki z rodzicami przez to, że jest z własnymi. Tak, z własnymi rodzicami.
i mówiła, że nie mieszka z nimi, no jest po rozwodzie, nie mieszka z nimi, wyprowadziła się z domu, bo nie mogła z nimi wytrzymać. Dla nich to pewnie wstyd, tak? Tak, że dla nich wstyd, a jakiś mężczyzna ostatnio powiedział, że mężczyzna po rozwodzie to jest dobra partia. Także no niestety i no, w większości to jest wśród takiego starszego pokolenia dalej pokutuje coś takiego, bo w tym momencie rozwodów jest masa. Często tam po roku już się rozwodzą. Czyli kobiety nie są jakoś równo traktowane. Tak nie, jak niestety mężczyzna. Nie. Dobra, smutno się skończyło teraz. Smutno się skończyło, niestety. Tak, dziękuję Ci Weronika bardzo, że znalazłaś po prostu chwilę, żeby wpaść tutaj. Dziękujemy Mariuszowi, który nam pomógł się spotkać. I co? Koniecznie zajrzyjcie na kanał Weroniki, bo robi naprawdę fajne rzeczy i można się dużo, dużo dowiedzieć od niej. I widzimy się niedługo. Trzymajcie się, pa pa. Pa pa.